Drodzy Państwo, jest to dla mnie naprawdę niezwykle fascynujący moment widzieć tutaj wszystkich Państwa, zarówno trenerów, ekspertów, współtwórców, zagranicznych gości, certyfikowanych lekarzy Aptos. Mam świadomość, że to jest efekt już prawie 10 lat naszej pracy na polskim rynku i naprawdę wzbudza to wielkie emocje. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Wiem, jak dużo pracy wymaga, żeby osiągnąć ten poziom, jaki Państwo reprezentujecie, a jutro większość z Państwa będzie ten poziom udowadniać w trakcie warsztatów i egzaminów Master of Aptos. Gratuluję Wam wszystkim, bo już jesteście dla mnie masterami. Naprawdę osiągnęliście wyjątkowy poziom, a ten poziom możecie zawdzięczyć tylko sobie. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, z tego uroczystego wieczoru, chcielibyśmy bardzo uroczyście przejść do nominacji trenerskich. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na scenę panią doktor Martynę Sikorę. Pani doktor Martyna Sikora jest pierwszym, ale nie jedynym trenerem, który rozpoczyna nowy projekt Aptosa na rynku polskim, Aptos Intimate. Rozpoczynamy szkolenia w zakresie ginekologii estetycznej z zastosowaniem technologii Aptos. Są tam zabiegi wszechstronne na korekcję stref intymnych, na wysiłkowe nietrzymanie moczu, na estetykę stref intymnych. Wiele, wiele wskazań bardzo funkcjonalnych, nie tylko estetycznych, ale estetycznych również. Starzejemy się w każdym obszarze twarzy i ciała. Więc jeśli jest zainteresowanie, macie Państwo też ginekologów estetycznych, z którymi współpracujecie w swoich gabinetach, zapraszamy serdecznie na te szkolenia. Pan doktor Marcin Nylec. Razem z panią dr Martyną Sikorą będą prowadzić kursy w zakresie ginekologii estetycznej z zastosowaniem nici Aptos. Nici Aptos w ginekologii estetycznej stosujemy najczęściej do leczenia nietrzymania moczu i obkurczania przedsionka pochwy i zwężania pochwy. A więc stosujemy je do zabiegów, które poprawiają estetykę dla pacjentek, ale również stosujemy do zabiegów, które poprawiają funkcjonalność, które poprawiają jakość życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Państwa przychodzą, oglądają, patrzą, podziwiają trenerów i myślą, kurczę, fajne metody, super by było je umieć. I potem jest ten stres, ten lęk, czy ja sobie dam radę, czy ja to zrobię, czy ja umiem. I fajnie byłoby mieć kogoś, kto by nas w tym wsparł, kto mógłby być z nami w tym gabinecie. I taką rolę fenomenalnie spełnia osoba na takim super fajnym stanowisku. Medical Advisor. I chciałabym serdecznie zaprosić panią doktor Monikę Kamińską. Na takich kongresach jak dzisiaj spotykamy się z innymi lekarzami. Przede wszystkim wymieniamy swoje doświadczenia. Patrujemy i zapożyczamy pomysły na zabiegi od różnych specjalistów z całego świata, od samych twórców nici, jak od doktora Sulamanidze, który przyjeżdża i na żywo pokazuje zabiegi. Dzięki temu możemy procedury te szybko wdrożyć i udoskonalić nasze własne techniki w gabinecie.
Wydarzenie to zgromadziło bardzo dużo lekarzy, którzy są zaawansowani w metodach zabiegowych aptos. Ale żeby do takiego poziomu zaawansowania dojść, to najpierw zaczynamy od pierwszych stopni edukacji. Każda osoba, która jest zainteresowana wykonywaniem takich zabiegów, w pierwszej kolejności zgłasza się do Aesthetic Concept, do dystrybutora Aptos w Polsce, na pierwsze szkolenie na poziomie początkującym. To jest pierwszy stopień wejścia w metody zabiegowe Aptos. Podczas tego pierwszego spotkania mamy okazję poznać metody uniwersalne, które są głównie oparte o system kaniul, ale zdecydowanie są to już metody liftingujące, plus metody służące do rewitalizacji twarzy i ciała. A wszystkie te nici, które są wykorzystywane do tego szkolenia, są na bazie kwasu polmlekowego kaprolaktonu, a nawet trzeciej generacji nici jeszcze z dodatkiem kwasu hialuronowego. Natomiast w kolejnych etapach edukacji ważne jest, żeby nie tylko utrwalić tą wiedzę, ale oczywiście też pogłębiać o kolejne możliwości, kolejne strefy zabiegowe. Indywidualne podejście wymaga zastosowania w aptosie tak zwanych metod wyboru. Metody wyboru są już przedmiotem kursu drugiego stopnia dla zaawansowanych, i na tym szkoleniu wykonujemy już inne typy zabiegów dla pacjentów wymagających już dużo więcej naszej uwagi w różnych strefach zabiegowych. To, co jest fajne, co zawsze lekarze bardzo sobie cenią, to możliwość rozwoju. Natomiast w momencie, kiedy czujemy się na siłach, mamy to doświadczenie, to wtedy jest czas, żeby zawalczyć o Master of Aptos. Master of Aptos to specjalne wydarzenie, specjalne kursy, na których właściwie mamy okazję już wykazać się swoim poziomem wiedzy. Musimy być tymi masterami, musimy się nie tylko nimi czuć, ale być w stanie udowodnić nasz poziom wiedzy. I temu właśnie służą takie spotkania jak w dniu dzisiejszym. Lekarze, którzy reprezentują poziom master w trakcie 2 dni naszego spotkania plus dodatkowo jeszcze konferencji, uczestniczą i demonstrują swoje własne zabiegi na pacjentach po to, żeby przed twórcą metod, panem doktorem Georgem Solomonidze i międzynarodowymi trenerami, ekspertami, dr Albina Kadżaja i dr Bożena Jędrysik, udowodnić swój poziom master. Of course, in case of Aptos, we have a lot of different methods. We can give patients a different solution, helping them, for example, in rejuvenation when we elevate skin and we get a lifting effect. Also make beautification, for example, foxy eyes, sharp jaw, round cheekbone. Also, we can correct such areas as nose, for example, not invasive, non-surgical nose correction, rhinoplasty that don't need surgical operation. Even ears, breast, some other parts of the body could be done with the threads. I think my favorite is when I'm treating the lower face. This part of the face, the neck, is most difficult, let's say, if we'll speak about injectable procedures, and usually only surgical operation, facelifting operation, helping that patient. So in case of Aptos, we are getting a great, amazing results here. Today, Aptos present in 85 countries with the distributors and with our offices as well. Aesthetic Concept is our partner for many years here in Poland, and we have a good relations, almost friendly relations with that company and with that people. And what I would like to say is that in Poland we have most advanced doctors that are using Aptos in their practice, and they know how to use that methods in their practice very well. Największa trudność na samym początku to jest kwalifikacja pacjenta, dlatego że my mamy taką krzywą uczenia. Nie od razu się to uda, ja też mam taką krzywą uczenia. Nie zawsze udawało mi się zakwalifikować tego pacjenta odpowiednio, to znaczy to, że ja chciałam, to nie zawsze wychodziło tak, jak bym chciała i z mojego punktu widzenia, i z punktu widzenia pacjenta. Nici są narzędziem, który
który daje naprawdę wyjątkowe efekty. Efekty u pacjentów, którzy, tak jak powiedziałam, są odpowiednio zakwalifikowani. I to jest chyba największa trudność, jeżeli chodzi o sam początek pracy z nićmi. Today in the Congress we have seen that most spectacular is not only to use threads in aesthetic medicine, to use threads also on patients after a stroke with palsy of the face. So I think this is really spectacular that we can help even patients, real patients, and not only that we can work with Aptos threads in aesthetic medicine. Domyślam się, że chodzi o leczenie pacjentów z asymetriami po porażeniu nerwu twarzowego. Ja nie ukrywam, że jest to zabieg, który daje mi najwięcej satysfakcji, no bo ja faktycznie robię te zabiegi. Robię je u osób, u których asymetria twarzy po porażeniu nerwu twarzowego powoduje, że ludzie ci na skutek zmiany swojego wyglądu zupełnie wycofują się z życia. Użycie nici Aptos w tego rodzaju problemie pozwala po pierwsze na poprawę wyglądu. Mówimy tu o poprawie, o leczeniu statycznym, to znaczy my nie przywracamy jak gdyby funkcji mięśni mimicznych po porażeniu nerwu twarzowego, natomiast powodujemy, że te osoby stają się w bardzo dużym stopniu symetryczne i to już pozwala na to, że one się o wiele lepiej czują we własnym ciele, zaczynają mieć życie jakieś społeczne. Nie ma dla mnie przyjemniejszego momentu jak podanie lusterka pacjentowi po takim zabiegu, dlatego że wyraz oczu tych ludzi jest dla mnie bezcenny. To ja się wtedy czuję wyjątkowo i jest to dla mnie bardzo ważne. The unique of the Aptos thread lifting is, first of all, we are really, let's say, unique lifting product and lifting solution for the patient as well for the doctors. What is the unique in Aptos threads? First of all, it's a composition, polylactic acid, caprolactone, and now with the hyaluronic acid. Till nowadays, we don't have competitors in this field because the unique formula gives not only reposition, lifting, but as well skin booster results. So our patients are very happy with the lifting result without no recovery period. Mieliśmy okazję obserwować efekty zabiegowe. Mieliśmy możliwość już wręczyć pierwsze certyfikaty. Walka trwa dalej i będziemy ją oczywiście kontynuować. Pragnę tylko zaznaczyć, że nie każdy lekarz, który przystępuje do takiego wyzwania, nie każdy lekarz taki certyfikat otrzymuje, a dla nas jest niezwykle ważne, żeby wskazywać też i wyłaniać z grupy, bardzo licznej grupy certyfikowanych lekarzy Aptos w Polsce, właśnie tych, którzy reprezentują poziom master. Tacy lekarze są też na swojej ścieżce rozwojowej w zakresie metod zabiegowych Aptos i następnym takim etapem rozwoju może być stanie się medical advisor w zakresie metod zabiegowych Aptos lub nawet walczyć o tytuł trenera, jeśli jest takie zainteresowanie. Także warto przystąpić do tej ścieżki.